wam tutaj taki mały teść gitary firmy Dean. MAB3, widzicie? Michael Angelo Battio, sygnatura. O, Michael Angelo Battio z tym takim jego charakterystycznym Deanem, właśnie takim razorbackiem, takim podwójnym, z dwoma gryfami, dobra. Jest dosyć ciasna, bo wiem, że troszeczkę warunki takie słabawe. Wzmacniacz mam troszeczkę zastawiony niestety gratami, które tutaj miałem wciśnięte, więc może dźwięk być troszeczkę inny niż w rzeczywistości, ponieważ no, mam trochę kolumnę przesuniętą. Zresztą zobaczcie jak to jest akurat niestety. O, mam troszeczkę przesuniętą, więc dźwięk jest troszeczkę taki, można powiedzieć, taki nie do końca jak się faktycznie rozchodzi w rzeczywistości, bo niektóre częstotliwości są przytłumione. W każdym razie niestety nie będę mieć raczej drugiej okazji, żeby zagrać na tej gitarze. Jest to gitara dla jednego takiego ziomeczka. Pozdrawiam ziomalka, który będzie na niej grał. No ja już muszę powiedzieć, dopiero ją wziąłem do łapy i muszę przyznać, że mi leży. Jeśli chodzi tutaj na takie napieprzanie. Zobaczmy na kanał czysty, wam zagram jak ona brzmi. Jak ona ciśnie, daje w tyłek. Uwaga, cisnę. Na przetworniku tu przy mostku. Przetwornik. Teraz już wam, ziomeczki, mówię ten i ten, czyli singiel środkowy i tutaj ten z tego humbuckera. Teraz i będzie zaraz, niech to będzie raz, dwa, trzy, cztery. Czteropozycyjny przełącznik, a to ciekawość, muszę przyznać, mam tak, jedną pozycję, drugą pozycję, trzecią pozycję, czwartą pozycję. Czyli jedna, druga, trzecia, jedna, druga, trzecia, czwarta. Czyli mamy tak, tu będziemy mieć singiel. Tu mamy humbucker. Tu mamy ten, przy gryfie. Tu na maksa oczywiście robimy. A tu mamy singiel. No w każdym razie dobra. Poszczególne te były teraz. Ja to robię na szybkości, bo zaraz mam lekcję, więc po prostu wiem, że jest chaos. Sam nie wiem, co robię, ale po prostu chcę wam pokazać, jak ona brzmi. W każdym razie, no widzicie, dźwięk jak dla mnie jest naprawdę bardzo fajny, taki lejący się. Aczkolwiek no, mam zastawione tą kolumną. Potencjometr od barwy. Jego zakres, widzicie, jest bardzo, bardzo taki szerokie spektrum, prawda? Od bardzo jasnego po takie przymulone. Mamy tutaj też mostek dwustronny Floyd Rose. Floyd Rose Special. Warchewkę mam schowaną. Ciekawe jest rozwiązanie, że mamy gniazdo wchodzi z boku pod kątem. Też jest dobre. Tu mamy, tak wygląda z tyłu, przykręcany czterema śrubami. Mamy tutaj dostęp do śrub regulacyjnych z tego Floyda. Oczywiście blokada strun w tym miejscu jest. Główka bardzo taka, no można powiedzieć, agresywna, bardzo fajna. Zobaczmy teraz mianowicie, jak to brzmi. Jak to brzmi, pany na przesterze. Czyli coś, co
Co my lubimy najbardziej? Dobra, chodź tu. Chodź tu, ciśniemy tu. Uwaga. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o wygodę gry na tym modelu MAB3 Dina, wygoda gry naprawdę jest rewelacyjna, jeśli o to chodzi. Wygoda gry, jeśli chodzi tutaj o gry. Jak dla mnie jest naprawdę bardzo fajna. No nie mam jakichś zastrzeżeń co do samej wygody tej gry na samym gryfie. To jest elegancko. Wiadomo, to jest kwestia jeszcze podniesienia, podwyższenia lub tam ewentualnie jakiejś korekcji wysokości przetworników też. W każdym razie, jak dla mnie ta gitarka naprawdę brzmi bardzo fajnie. O dalszą specyfikację, jakąś taką mądrzejszą, to będzie pewnie w komentarzu, w opisie będzie zamieszczona, no bo to, jak mówiłem, robiłem bardzo na szybkości. W każdym razie, porządna, fajna gitara, kształt naprawdę jest dosyć taki fajny, taki ostry, taki super Stratocaster, więc jak najbardziej polecam dla wszystkich metali. Dobra, ja zmykam, bo mam lekcje, także papatki.